wszyscy w kuchni Mariol. Dzisiaj upieczemy domowy pasztet z kurczaka, wątróbki i pieczarek. Bardzo smaczny, chudy, idealny do pieczywa, pachnący, pyszny i domowy. Zapraszam Was na krótki filmik i do wspólnego pieczenia tego pasztetu. Do przygotowania pasztetu z kurczaka potrzebujemy 5 udek, łącznie ze skórką. Włożyłam już je do garka, ponieważ będziemy je gotować. Do tego 30 dg wątróbki drobiowej, jarzynka, ja tu uszykowałam sobie 3 marchewki, mały por, 2 takie małe pietruszki z nacion, kawałek selera, 1-2 cebule, kilka pieczarek, około 15 deko, nie więcej, 1 czarstwa bułka. Do gotowania potrzebujemy ziele angielskie, liść laurowy, pieprz, no i przyprawy do pasztetu. Dokładny opis właśnie się Państwu teraz ukazuje. Do garnka z udkami wlewamy wody tyle, aby te udka były zakryte. Dodajemy liść laurowy, ziele angielskie, pieprz, do tego sól dla smaku i całą jarzynkę. Wszystko gotujemy do momentu, aż mięso będzie miękkie i będzie można je obrać od kości. Cebulę i pieczarki drobno kroimy. Przekładamy na patelnię za odrobiną oleju, podsmażamy łącznie z wątróbką do momentu, aż będzie wątróbka usmażona. Pieczarki doprawiamy solą i pieprzem. Podsmażoną wątróbkę odkładamy do miseczki i poczekamy, aż całkowicie ostygnie. Po ugotowaniu udka wyjmujemy z naszego rosołku, tak aby ostygły, łącznie z jarzyną i obierzemy je z kości. Odlewamy sobie również troszkę rosołu, aby można było namoczyć w nim bułkę. Mięsko po ostudzeniu obieramy z kości, przekładamy do miski, łącznie z jarzyną i zmielimy w maszynce do mięsa. Mielimy całe mięsko gotowane łącznie z jarzyną, wątróbkę, którą wcześniej podsmażyliśmy, a w rosole, który nam pozostał, moczymy bułkę. Jeżeli nie macie bułki, może być chleb tostowy. Trzeba go dobrze namoczyć i również zmielić. Do pasztetu potrzebujemy również 2 jajka, 3 płaskie łyżki kaszy manny, przyprawy, 4 ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę, 2 duże łyżki z czubkiem majeranku, 1 duża łyżka soli, 1 duża łyżka pieprzu i 1 łyżeczka słodkiej papryki. Do tego foremki do zapiekania ja użyję jednorazowych, wyłożonych papierem. Bardzo ładnie się piecze w nich pasztety. Możecie również użyć foremek do zapiekania. Do zmielonego mięsa dodajemy mannę, jajka, wszystkie przyprawy i dokładnie wyrabiamy masę mięsną. Pod koniec wyrabiania należy ją spróbować i ewentualnie jeszcze troszkę doprawić solą, pieprzem i przyprawami. Doprawię go jeszcze odrobiną pieprzu i soli, bo wydaje mi się, że jest troszkę za mało. I dosypię majera. Ponieważ pasztet jest bardzo chudy, należy dolać do niego odrobinę oleju, tak aby podczas pieczenia ładnie mógł się wypiec. Pasztet jest już dobrze doprawiony, gotowy do zapiekania. Pasztet nakładamy do gotowych foremek i będziemy zapiekać. Przepisy wychodzą 2 foremki pasztetu. Tą jednorazową później można pokroić na przykład na 3 części i zamrozić. Tak więc to jest bardzo fajna foremka do zapiekania. Natomiast wyszła jeszcze szklana forma. Pasztetu jest dość dużo. Po wierzchu możemy posypać go pieprzem lub rozłożyć listki laurowe, tak aby ładnie wyglądał. Pasztet pieczemy około godziny czasu w temperaturze 180 stopni góra-dół lub termoogień. Pasztet bardzo ładnie się piecze, minęła już prawie godzina, tak więc go wyłączę i pozostawię jeszcze w piekarniku, aby w nim pobył i ostygnął. I tak wygląda wypieczony pasztet drobiowy. Jeszcze jest ciepły, poczekamy, aż całkowicie ostygnie i go pokroimy. Pasztet bardzo ładnie się upiekł. Ładnie ostygnął, jest zwarty
zobaczę, tak wygląda w środku. Dobrze wypieczony. Bardzo ładnie się kroi, nie rozpaduje. Teraz na pieczywko i zjadamy. Spróbujemy jeszcze pasztetu. Pycha. Bardzo smaczny. Pieczarki wątróbka lekko wyczuwalne. Pasztecik jest chudy. Ładnie się trzyma na pieczywie. Domowy, pyszny. Polecam. Kochani, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.